No cześć, to ja, Firlej. Cześć, Firlejku. No cześć. Ja dzisiaj chciałem pójść do biblioteki, ale słyszałem, że teraz trzeba mieć maseczkę. Czy to prawda? Tak, prawda. Okej. To dobrze, bo kupiłam sobie bardzo fajną maseczkę. Taką z pandami. Pokażę. Proszę. No świetna. No, też mi się podoba. To teraz muszę ją założyć, tak? Tak, oczywiście. No, ale źle założyłeś, Firlejku. Potrzeba zakryć usta i nos. No, a czemu? Żeby się chronić przed zakażeniem siebie i innych. Ojej, no dobrze, to chwileczkę. Czy teraz jest dobrze? Tak, teraz jest super. No dobrze, czyli teraz mogę iść wypożyczyć książkę. Oczywiście, że tak. O, super. No, to do zobaczenia między półkami. Do zobaczenia. Zobi, tara. O, to ja, Firlej, dzisiaj pokażę wam, dlaczego czyszczenie łapek w odpowiedni sposób jest takie ważne. No, to co? Zaczynamy. Wyobraźcie sobie, że te rękawiczki to są wasze łapki, a ta farbka to mydełko. Zazwyczaj, jak bierzemy mydełko, to bierzemy go trochę i robimy o tak. I zobaczcie, tutaj, i tutaj, i tutaj, 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 tutaj. Ła, te łapki dalej są brudne. Jak więc myć łapki tak, żeby wszystko było dobrze? Weźmiemy jeszcze troszkę mydełka, to znaczy naszej farbki. I o tak. Spójrzcie. W ten sposób właściwie myjemy łapki. Widzicie? Tutaj kciuk już jest czysty. I drugi kciuk jest czysty. Poprzez pocieranie łapek w ten sposób myjemy przestrzenie między paluszkami. Jeśli zostało nam troszkę białego tutaj, to takie o pocieranie wyczyści nasze końcówki palców. O, weźmiemy jeszcze troszkę tej farbki. I tutaj musimy jeszcze umyć nasze nadgarstki. To też jest bardzo ważne. No, i łapki są czyste. To co? Teraz już wszyscy potrafimy umyć nasze łapki. Prawda?